Serwus! Ja jestem Nairod 007. A to jest kolejny odcinek z Subnautiki. No i słuchajcie, tak jak mówiłem wam w poprzednim filmie, dzisiaj zrobimy sobie kombinezon brown. No i słuchajcie, mamy tu teraz jakąś wiadomość z radia do odtworzenia, więc sobie może na początku ją odtwórzmy. This is Sunbeam. You know Aurora. We're from a little transgov on the far side of Andromeda, and we have a saying there. No bad without the good, no good without the bad. Sounds like you tasted a bunch of the former, but that only means you're overdue a whole lot of the latter. No. Might just be we're in. We're scanning for somewhere to park. We'll be in touch when we find it. Sunbeam out. To miało być pocieszenie. Jednakże tak mi się wydaje, że powiedzieli nam to tylko dlatego, że nie są do końca pewni, czy to wyjdzie na to dobre. Przynajmniej tak to zabrzmiało lekko dla mnie. Tak czy inaczej, bierzemy nasz przenośną konsolą pojazdów, tylko czy ja zabiorę teraz wszystkie itemy potrzebne do zrobienia naszego Browna? Udało się, to nawet zrobiłem szafkę specjalnie na to, bo już przygotowywałem wszystkie przedmioty, żebyśmy nie musieli się za bardzo z tym na filmie męczyć. Czekajcie chwilkę, tak żeby to było, to pamiętacie, lubię zawsze to, nie? Zawsze jak coś tworzę, to to robię, ale teraz chyba nie wyszło to tak jakbym chciał. Czekajcie, dobra, zawsze możemy spróbować i poczekać. No dobra. Damy pana Wilgasa, aha, bo to się zblokował pana Wilgasa. Dobra, naprawiłeś się, dziękuję ci. Żeś się naprawił, tylko tych Wilgasów jest tu więcej, wiecie co? Czekajcie, to przenośna konsola pojazdów podnieść, tak? Wezmę sobie tak, żeby tutaj się nic na pewno nie stało. Powiem, że dość creepy tu jest. Wiem, że to jest taki biom, na którym nic mi się stać nie może, ale fajny jest zawsze to ten klimat. Dobra. Lecimy, tworzymy. Czy co, może najpierw przyjrzę się pięknemu zachodowi słońca. No fajne to jest naprawdę, Subnautica jest naprawdę super. Dobra, czekajcie, bo cały czas tylko wychodzę i wchodzę. Pojazdy kombinezon brown. Tak więc, go! Ciekawe, dlaczego nie potrzebuję do tego akurat aerożelu. To całkiem normalne, kiedy pierwszy raz startujesz kombinezonem brown i masz odczucie nieograniczonej mocy. Aha, czyli okej. Okay. Operatorzy brown przychodzą wiele tygodni szkoleń, aby przeciwdziałać temu zjawisku. Tobie będzie musiała wystarczyć samodyscyplina. Okej, okay. Take it! Man, take it! Okej. Okay. Wiecie co? Jest dość ciemno. Ja nie wiem, gdzie jest mój brown. Tu jest mój brown. Okej, okay, on nie zatonął. On nie miał zamiaru zatonąć. Jest to... dobra, jest teraz noc, ale jest on... No co tu więcej mówić? No i to jest piękne coś po prostu. Okej, okay, dobra, będę miał już to. Wejdź do browna, słuchajcie. W ogóle on ma lampy? Nie, on ma lampki. Spoko. Dobra informacja. 21 stopni Celsjusza i oczywiście jump. Jeśli chodzi o to, to w tym momencie mój Cinemuff jest w cyklopie, ponieważ stwierdziłem chyba słusznie, że na razie będziemy musieli zrobić drugi dog, ale może zaraz to zrobimy. No oczywiście kombinezon brown już jest. I teraz oczywiście, o nie, nie chciałem do tego wchodzić, chciałem wejść w ten. W ulepszalnie, dobra, już nas ogarnęło. Dobra. Jak mamy wejść w konsolę ulepszeń? To jest ogniwo. Wiesz co? Coś to jest chyba nie kralo, bo nie mogę wejść w ogóle w ten ulepszenie Browna. Dobra, wiecie co? Chyba tu jakiś błąd się wdał i nie możemy zobaczyć ulepszeń Browna,
kiedy będziemy poza nim. Otwórz konsolę ulepszeń. No i teraz tak, tu mamy oczywiście łapki i mamy 4 różne ulepszenia. Chętnie bym sobie zobaczył, jakie one są, ale nie muszę wchodzić tu Brownem, nie ma po co na razie. Ulepszenia do Browna. Tak więc, ramion torpedowe kombinezonu Brown, nie wiem czy, ale ramię oczywiście wiertnicze. Stać nas na to chyba, o ile mam diamenty, to nas stać. I ramię wspinaczkowe, to też by się przydało. I w sumie też nas powinno stać, więc wydaje mi się, że zrobimy te 2 ramienia. Moduł ulepszenia skoku Brown. Nie mamy krystalicznej siarki i niklu, więc tego jeszcze nie zrobimy. Reaktor termalny kombinezonu Brown, moduł głębokościowy kombinezonu Brown, WZ1. Tutaj też ruda niklu. Ojcz, nie wiem do końca jak znaleźć rudę niklu, to się będziemy musieli w późniejszych filmach ogarnąć, a aktualnie wydaje mi się, że zabierzemy się już za ulepszanie naszego Browna na razie. I zrobimy te, czekajcie chwilkę, coś jeszcze tylko zobaczę, te ramienia wiertnicze. 2, 3. Ciekawe, gdzie jest 4 ulepszenie do Browna, to jest pytanie. Okej. No, Brownik, chodź tu. Zabieram cię ze sobą do... Okej, coś tu nie halo jest chyba, dobra. Naprawdę nie mogę zobaczyć tego? Smutek wielki. No dobra, potrzebne było tak, do ulepszenia tego sobie tylko tytan razy 5, tytan razy 5 lit i diament razy 4. Uwaga, czy mamy diamenty razy 4? Czy mamy diamenty razy 4? Równo razy 4, słuchajcie. Więc ledwo starczyło, ale starczyło i to się liczy. Tytan razy 5, nie, tu jest tytan. Raz, 2, 3, 4, 5. I co tam jeszcze było? Czekajcie, bo jakoś tak zamyśliłem się i zapomniałem. Co tam jeszcze było potrzebne? I lit, jeden licik. I właściwie co tam jeszcze było potrzebne? Aha, benzen. Benzen, nie wiem czy nam mamy więcej tego... tego benzenu. Zobaczymy, pyk i kraftujemy sobie ramię wiertnicze kombinezonu Brown. Więc już mamy chyba najważniejszy element tego kombinezonu, czyli ramię wiertnicze. Coś, jedyna, no może nie jedyna, no ale taka największa rzecz, która potrafi Brown, a którą nie potrafi inne, którą nie potrafią inne rzeczy. To jest prawa ręka, niech będzie prawa ręka. No i możemy teraz sobie wiercić, słuchajcie, zaraz oczywiście przetestujemy naszego całego Browna i wszystko. Ja w sumie, albo dobra, wejdź już tam Brown, jak chcesz to wejdź. Wydaje mi się, że to coś tutaj też może nam przeszkadzać trochę w korzystaniu z Browna w doku. No niestety, no, nie mogę tego nawet zniszczyć, próbowałem kiedyś, ale się nie da. Tytan razy 5, mamy zaawansowany zestaw elektryczny, benzen, ciekawe ile, co potrzeba, żeby zrobić benzen, to mniej więcej wiem, bo nie wiem w jakich ilościach. Mamy 4 mamy krwistego oleju. A co jest potrzebne do zrobienia benzenu? 1 benzen, krwisty olej razy 3, C6, H6 w rozpruszczalnikach i olejach. No spoko. To roślinki. Czyli też starczyło prawie na styk, ale oczywiście liczy się to, że starczyło benzen. Odpalamy benzenik i jeszcze zaawansowany zestaw elektryczny. Zestaw elektryczny, złoto chip komputerowy, czyli ruda, srebra razy 2, złoto razy 2 i miedź razy 2. Aha, miedziany przewód, czyli miedź razy 2, okej. Trochę tego będzie, tylko nie wiem czy mi starczy tego. Srebro razy 2, złoto razy 3, miedź razy 2. I czy mam to? Mam na szczęście. I coś jeszcze jest potrzebne? Zestaw elektryczny, chip komputerowy, miedziany przewód? Tak, wszystko już posiadamy. No to robimy. I będziemy posiadali już wszystkie potrzebne materiały do zrobienia ramienia wspinaczkowego kombinezonu Brown. W ogóle sobie od razu zmienię może jego, nie tutaj, znacznik.
pomarańczowy. Dobra. No więc lecimy. Szkoda, naprawdę szkoda, że coś się tak spakowało i mogę wziąć, wejść do tego doku, bo będę musiał teraz cały czas wyłazić. Otwórz konsolę ulepszeń, pyk. A bo ja tego jeszcze nie skraftowałem, zapomniałem, 3 HP mi zabrała. No i to jest to, normalnie co zebrałam jest 20, tak 3, nie? No, to jest spoko. Nie, ej, czekaj, coś jeszcze mi brakuje. A litu i tytanu nie wziąłem! A, nie wziąłem litu i tytanu, zapomniałem. Lit? Wziąłem ten lit? Wziąłem. I tytan raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I chyba zrobiłem o jedno szkło emalizowane za dużo do tego brauna, coś mi się tak wydaje, patrząc po tym, że mi zostało. A z tym to ja po prostu już nie mam do tego głowy, żeby cały czas to naprawiać, no. Co to jeszcze możemy zrobić? Ha, ma do ładowania słonecznego Simaf. Mojego przestrzeni ładunkowej to już mamy. Ramię wspinaczkowe kombinezonu Brown Go. No więc mamy już dość sporo upgrade'ów tutaj do Brauna. I tutaj Braun miał oczywiście pojemnik, który będziemy to wszystko sprawdzali. Dobra, czekajcie. Napiję się tylko i lecimy. Teraz używam te wody, bo teraz mam już ten mój producenta wody w tym oto pomieszczeniu, więc ten. No fajnie się nim chodzi. Teraz tak, jeśli chcemy coś sobie ten, to prawym przyciskiem myszy i robimy. Chyba nie trafiłem. Dobra, no wiecie, pierwszy raz to się tak jeszcze nie do końca umie pewnie. Aha, tylko tu mi się przyczepiło. Aha, to chyba tak się nie przy... Okej, never mind, po prostu never mind. I słuchajcie, lecimy sobie porobić jakieś materiały. To czekajcie, tylko wrócę na chwilkę do bazy. Jest szybkie. Ej, to jest dobry sposób na szybkie poruszanie. Tylko mam małe wrażenie, że rozwaliłem bazę w środku. Po prostu to jest już totalnie męczące, że ta baza cały czas mi się zalewa. Właściwie to nie baza, tylko to mi się to zalewa. No dobra. Tak czy inaczej, co ja chciałem zrobić? Aha! Czekajcie, co ja chciałem zrobić? To znaczy, wiecie, bez dalszego komentarza po prostu, okej, gdyby tak można było to zrobić. Nie chcę już ciągle skanować i szukać kwarców. W tym momencie chciałbym... Tylko, że za bardzo nie mam. Nie zespełniło się. Okej, chciałem, słuchajcie, poszukać sobie tych. Combination Brown też musimy go nazwać. Chciałem sobie ogólnie poszukać tych dużych surowców do poszukania, ale niestety się nie udało. Piszcie w komentarzu, jak mamy go nazwać. Piszcie w komentarzu, ja na razie wam nie daję. Piszcie też może, jakbyście chcieli kolory mu nadać, albo wiecie co, dobra. Kolory. To ja mu nadam już. Kolory to ja już mu nadam. No może nie. Chwila. Wnętrze czarne, żeby było fajnie. Albo białe, żeby się świeciło. Jak on wygląda? Trochę jak Superman, szczerze. Dobra. Tak czy inaczej, będziemy mieli Brauna Supermana, słuchajcie. O, fajne jest ten dźwięk, no. Te ramię wspinaczkowe chyba ma ograniczony zasięg. Ilość, jak często może się...
Dobra, po prostu nie ogarniam jeszcze tego systemu. No a jak się przyczepimy, to pędzimy jak po prostu przecinaki. Akurat sól jest mi totalnie niepotrzebna. Ale chciałbym sobie zobaczyć, jak to wygląda, nie? Rozwalamy sól, ludzie. Ha, i to nam aktualnie od razu zbiera tą sól. Chyba musimy najechać na nią, żeby zebrało nam, nie wiem, szczerze, jeszcze patrzymy. Fajna zabawka. No. Czy ja dobrze rozumiem, że schowek pojazdu jest już pełny? Nie. Czemu on nie może tego zebrać? A bo to jest jeszcze nie ten, nie rozwalone, no dobra. Dobra, okej, Boże. Boże, nie aż tak to działa, jakbym chciał. Okej, złapał się jakoś. I daleko mnie to... Brony można też tak... chwilowo pływać. Czegoś się tam przyczepiłem, dokładnie czego to ja nie wiem. Ale fajna... Fajna zabaweczka, nie powiem. Na pewno nie aż tak użyteczna jak Sima. Prawda jest taka, że często jest tak, że jednak te podstawowe rzeczy są najużyteczniejsze. Cześć, Manto. I możemy na 900 metrów sobie schodzić na razie. Czyli na tyle, ile z mapem. No ciekawe, a sobie zejdziemy na dół. W ogóle to chyba nie są odpalone lampy. Tu oczywiście już byłem. Nairod, to tak nie działa! O! Ruda miedzi, a czemu by nie? I porobimy sobie taką rudę miedzi. Ruda miedzi, CU, podstawowy składnik okablowania, no właśnie. Przydałby się trochę miedzi. Ale się trzęsie taki słupek. O! Rozwalony! Do siostro! Coś mi się wydaje, że ta latająca część na górze nie była wcześniej zniszczona. No i zebraliśmy tego już naprawdę sporo. Czyli takie 2T to już jest full magazynek. Przydałoby się chyba rzeczywiście jeszcze ulepszyć pojemnik. Siup, łap się tego! No i udało się nam wyciągnąć się z tego jakże trudnej sytuacji. Ha! No, trudna była. No, powiem, że pływanie tym wymaga większej koncentracji i umiejętności niż na przykład nawet takim cyklopem, szczerze.
W sumie nawet pod żadnym pozorem nie czuję tej satysfakcji, poczucia nieograniczonej mocy, o której była mowa. I wydaje mi się, że powoli... Ojdź. Wiecie co, ja się skupiam, dlatego tak mało mówię. To jest... małomówność skupionego człowieka. I co teraz? Lecimy, nie? A myślicie, że dolecimy? O, wątpię. Mam duże wątpienia. Jakiś typ w ogóle... postanowił się ze mną powalczyć. Nie wróżę ci powodzenia w tej misji, mordo. Chyba, że twoim celem jest zakończenie swojego żywota. Ale wątpię. Ło, nie w cyklopa! Okej. Okay. Dobra, udało się, słuchajcie. Pyk. Rekonesans mam nadzieję, że udany. Mam nadzieję, że tym razem mi się nie zaleje. Czekajcie, czy mogę chociaż... Wiecie co? Chyba nie mogę niestety. Chyba niestety nie mogę. Tak więc będziemy musieli wypróżnić to wszystko w ten sposób. Ej, chyba mi się nie zmieści. A, idealnie! Woo! Wszystko w dzisiejszym filmie, słuchajcie, na styk. Może to właśnie Brown jest na taki totalnie na styk. Wszystko jest, całe powodzenie wszystkich misji w Brownie jest na styk najwyraźniej. No i podczas takiego jednego rekonesansu obłowiliśmy się miedzi masakrycznie. Soli też. Słuchajcie, spróbowałbym sobie jeszcze ulepszyć może, czekajcie, ile potrzebne jest do ulepszenia? To jest moduł przestrzeni ładunkowej. Mołuskowych magazynowy kompatybilny z Simofem i Brown, czyli powinno się udać. Powiększyć schowek Browna, zobaczymy. Jeśli się okaże, że robiłem to na nic, mówi się trudno. Razy trzy? Czekajcie chwilę, bo ja już nie pamiętam dokładnie. I to było sztuczne? Nie wiem w sumie. Chciałem sobie odłożyć coś, ale to już nie teraz. Moduł przestrzeni ładunkowej, zobaczymy czy powinno się dać. Skoro jest napisane, że kompatybilne z Brownem, to na pewno coś da. Tylko znowu muszę wyjść z tego. Smutek wielki. Nie, nie, nie. Aha. Otwórz konsolę ulepszeń. No i wpakowujemy taki moduł przestrzeni ładunkowej. I teraz... pojemnik jest większy chyba od jeden ten. Cześć, ile tego ma? 1, 2, 3, 4, 5. A jak to wywalimy? 1, 2, 3, 4. No dobra, no zawsze, zawsze niby coś. No dobra, niech będzie. Niech wam będzie, ludzie. Aktualnie mamy przeciek w bazie, jak zwykle. O, wiecie co, chyba Brown w bazie nie jest najlepszym pomysłem.
wezmę sobie w tym momencie, zaraz zrobię drugi dok. A tymczasem, słuchajcie, co? Będziemy się już chyba żegnali, więc jeśli ktoś jeszcze w tym momencie nie zostawił łapki w górę, to nie w tym momencie zostawi. Jeśli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, broń Boże, niech w tym momencie zostawi suba oczywiście i dzwona. I niech wbija na live, w każdy piątek są streamy, więc wbijajcie. A tymczasem co? Do zobaczenia. No i cześć. Wydaje mi się, że w następnym filmie możliwe, że napotkamy kolejnych, właściwie kolejnych, no. Zbliży się do nas Sunbeam, więc możemy zostać uratowani. Czy tak będzie? No nie wiem. Tak czy inaczej. Do zobaczenia. No i cześć.